No i kolejny pojedynek. Dwa mocne, solidne, brązowe pasy. Doświadczeni zawodnicy. Utytułowani, dość doświadczeni. No, i co trzeba powiedzieć, że normalnie na mistrzostwach Polski walczą w innych kategoriach wagowych. Krzysiek jest lżejszy, ten w białym kimonie. Walczy do 76, a Dominik do 82. No, że na pewno może to mieć jakiś tam efekt w postaci, kto ma więcej, kto więcej kilojuli wytwarza. No ale zobaczymy, proszę, co w różnicu to technika. No i właśnie proszę, to tak tarowa, ładnie, proszę bardzo. Ładnie złapał. Pytanie, jak tam Dominik jego poły kontroluje. No, tam tak, prawą ręką jednak chwyta. No nie widzimy stąd akurat, nie mamy podglądu, ale trzyma rękę, tak, bo druga ręka może wykończyć. Nie, podpiera się prawą ręką tutaj. Widzę Krzysztof, ale tam bodajże łapał za połę. Dominik trzyma połę, Tak, bo trzyma gdyby połę. Nie trzymał, no to tutaj tu noga... biodra byłyby położone, tak, dosyć mocny uchwyt. Chociaż już tutaj odkręcił tą nogę i widać, że bardziej już na kość. Gornie, ale odklepał. Tak jest. Czyli jednak... Szybka akcja, no... No pewna, znowu. Pewna, młodszy zawodnik. I też, no cieszy nas to, że wchodzą, mają plan. Przez tak zdają się jednak. Został Krzysztof.